Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, pozwolę sobie zacząć od tematu, który wzbudza olbrzymie polityczne emocje i chyba również społeczne emocje. Mianowicie temat dotyczący Pegasusa, wykorzystania Pegasusa, w szczególności wykorzystania go w sposób nielegalny. Czy Państwo żeście prowadzili kontrolę w tej sprawie? No niestety tutaj myśmy nie prowadzili, nie mamy takich narzędzi operacyjnych, żebyśmy mogli dokładnie tutaj tego typu sprawdzić. Czyli nie ma Pan listy podsłuchiwanych, no, legalnie czy nielegalnie? No nie mam. A szkoda, nie mamy, bo... Najwyższa Izba Kontroli nie ma. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła jedynie w czasie kontroli, że zakup Pegasusa był ze środków z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Funduszu Sprawiedliwości. No i oczywiście to powinno mieć miejsce z budżetu, a nie z Funduszu Sprawiedliwości. Czyli to był niewłaściwy zakup, zdaniem? To był niewłaściwy zakup na kwotę 20 milionów. Takie środki zostały przekazane. Panie prezesie, fuzja z Orlenu z Lotosem. Kilka dni temu prezes Daniel Obajtek przestał pełnić funkcję prezesa zarządu. Państwo kontrolowaliście, no właśnie, czy kontrolowaliście, czy nie kontrolowaliście PKN Orlen, bo raport powstał, prawda, taki raport dotyczący bezpieczeństwa paliwowego Polski w cieniu fuzji naftowych gigantów i ja całości oczywiście nie będę przytaczał, bo to jest duży dokument. Za sprzedaż aktywów objętych środkami zaradczymi Komisji Europejskiej PKN Orlen otrzymał 4,6 miliarda według stanu na 31 grudnia 2022 roku. Kwota ta nie uwzględnia transakcji z Unii MOT na zakup spółki Lotos Terminale, gdyż jej rozliczenie nastąpiło po zakończeniu kontroli NIK. W ocenie Izby PKN Orlen zbył aktywa objęte środkami zaradczymi co najmniej o 5 miliardów złotych poniżej szacowanej wartości. I dalej możemy przeczytać, że ryzyka w procesie połączenia PKN Orlen i grupy Lotos częściowo się zmaterializowały. Rażąco niska cena sprzedaży aktywów grupy Lotos. Aramco uzyskało bardzo mocną pozycję w rafinerii gdańskiej i ma prawo weta w kluczowych kwestiach. Skarb Państwa nie ma uprawnień do zablokowania od sprzedaży Aramco udziałów w rafinerii gdańskiej innemu podmiotowi. Na jakiej podstawie Państwo żeście postawili takie wnioski, czy takie dane znalazły się w raporcie, skoro nie wpuszczono Was do Orlenu? No niestety nie zostaliśmy wpuszczeni, to chodzi o naszych kontrolerów do Orlenu, ale kontrolę żeśmy przeprowadzili w Ministerstwie Aktywów Państwowych i również w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także firmach doradczych, które brały udział przy zawieraniu tego kontraktu. Mieliśmy również dostęp do Krajowego Rejestru Firm. Także w sposób jednoznaczny nasi kontrolerzy na podstawie tych dokumentów stwierdzili, że ta kwota dotycząca wartości Lotosu została zaniżona o prawie 5 miliardów złotych. Potwierdził to również doradca ministra, który na jego zlecenie również robił taką opinię. Ta opinia się pokrywa w dużej części z ustaleniami naszych kontrolerów. Zrobiliśmy to przy pomocy metody dochodowej. No i również to się potwierdziło z tym, co stwierdził właśnie doradca ministra. Także na dzień dzisiejszy możemy w sposób jednoznaczny powiedzieć, że to zostało zrobione w sposób bardzo rzetelny, jeśli chodzi o naszą kontrolę, a fakty są takie, że rzeczywiście ta wartość została obniżona o 5 miliardów złotych. Prezes Obajtek mówił, że kontrolerzy NIK-u nie zostali wpuszczeni do Orlenu, ponieważ ujawniono by w ten sposób tajemnicę handlową prywatnych podmiotów. Pan się zgadza z taką argumentacją? I od razu pytanie, skoro zmienił się zarząd, no, przynajmniej na tymczasowy, ale zmiana Rady Nadzorczej nastąpiła, to czy Państwo będziecie chcieli wrócić z ponowną kontrolą? Ale rzeczywiście ta kontrola została tylko zawieszona. My ją przeprowadzimy.
jak tylko się kierownictwo zmieni w zarządzie. Natomiast oczywiście absolutnie to jest nieuprawnione stwierdzenie, że tutaj są jakieś przeszkody prawne, żeby nasi kontrolerzy nie mogli kontrolować właśnie spółek Skarbu Państwa. Do tej pory nie było żadnego problemu. Przez prawie 30 lat od 90 roku i wcześniej takie kontrole miały miejsce. Nawet na życzenie właśnie kierownictwa Orlenu. Dopiero przez ostatnie 2 lata zaczął się problem, kiedy właśnie myśmy podjęli kontrolę, żeby pokazać opinii publicznej, na co wydawane są środki, jeśli chodzi o sponsoring, również dopłaty do usług prawnych, medialnych i tak dalej. I się stąd zrobił problem. Bo rozumiem, znaczy ta kontrola miała obejmować fuzję z Orlenu z Lotosem, ale rozumiem, że chcieliście również skontrolować inne wydatki PKN Orlen, czy już Orlen, bo już nie jest PKN Orlen. Oczywiście tu nie chodziło tylko o sam kontrakt, który dotyczy właśnie fuzji Orlenu i Lotosu, ale również wydatki na sponsoring, tak jak powiedziałem, medialny, również właśnie doradztwo prawne i darowizny. Panie prezesie, ja pozwolę sobie zacytować kilka wypowiedzi Daniela Obajtka w odpowiedzi na państwa raport. To teraz cała prawda o niezależnym w cudzysłowie raporcie NIK-u. Całości nie będę czytał, tylko fragmenty. NIK oparł się tylko na nieaktualnych danych historycznych. Na przykład przyjął, że całość przerabianej w Gdańsku ropy pochodzi z Rosji, a jest ona tańsza niż ropa z alternatywnych źródeł. Tymczasem surowiec z Rosji nie jest od marca 2023 roku przerabiany w polskich rafineriach. Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, nasze wyniki zostały oparte na dokumentach, które uzyskaliśmy właśnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jak również z pozostałych firm, które brały udział w tym kontrakcie. I z nich wynika jednoznacznie właśnie takie ustalenie, a nie inne, że zaniżenie ceny wartości Lotosu miało miejsce do kwoty, właśnie o kwotę, do kwoty 5 miliardów złotych. I kto zdaniem pana jest za to odpowiedzialny? No, decydenci, którzy podjęli się właśnie takiego działania i myślę, że w momencie, kiedy tutaj już się sprawa wyjaśni i zostaniemy wpuszczeni do Orlenu, to jeszcze dodatkowo ten stan według mnie zostanie potwierdzony. Ale to jest bardziej zarząd czy bardziej nadzór właścicielski? No myślę, że tutaj akurat był podstawowy zarzut z naszej strony, że praktycznie nie było żadnego nadzoru właścicielskiego nad działalnością tej spółki. A dowodem na to jest między innymi to, że na Radzie Ministrów w ogóle nie było dyskusji na temat tego kontraktu, który dotyczy praktycznie każdego z nas, bo wszyscy korzystamy z paliwa, ale to nie tylko chodzi o paliwo do samochodów, ale również jeśli chodzi o przemysł, gospodarkę i tak dalej. Panie prezesie, zdaniem pana ta zaniżona wartość transakcji wynikała z czego? Z czego wynikała? No to po prostu kwestia właśnie decydentów, w jaki sposób oni tutaj podeszli do sprawy, że po pierwsze nie było nadzoru właściwego, no bo wiemy, że właściwie... Ale z dokumentów wynika, że oni mieli świadomość tego, że ta wycena jest za niska? Oczywiście. To wskazywały nie tylko nasze ustalenia, ale również ustalenia doradcy ministra, który właśnie opinię w tej sprawie sporządził. Jak również firma, która również tą sprawą się zajmowała, doradczy. Widzieliście dokumenty EY-a? Wszystko było naszym kontrolerom udostępnione, jeśli chodzi o te firmy pozostałe. I wszystko to brali pod uwagę przy ustaleniach, które zostały sfinalizowane właśnie w sposób końcowy. Kiedy będziecie chcieli do Orlenu wrócić? No zaraz, jeżeli tylko kierownictwo się zmieni i po prostu my tutaj podjmiemy taką decyzję i mam nadzieję, że zostaniemy natychmiast wpuszczeni, żebyśmy tą kontrolę mogli przeprowadzić. I rozumiem, że wtedy będzie całościowa kontrola. Nie tylko tej transakcji, która wywołuje duże emocje, ale również innych wydatków. No to tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy chcieli również sprawdzić te wydatki na sponsoring i media, jak również usługi prawne, które no, miały kwotę tam bardzo dużą. Państwo regularnie kontrolujecie fundację spółek Skarbu Państwa. Jakie są wnioski z tych kontroli?
Panie redaktorze, no, wnioski są bardzo poważne, bo dotyczą właśnie dwukrotnego wzrostu wydatków na sponsoring i ale to medialny. Źle? No, źle, no, może, po prostu, może w sytuacji, kiedy spółka przynosi duże zyski, ma ambitne cele, chce wspierać, nie wiem, sport, kulturę. Co w tym złego? Problem tylko jest w tym, że właśnie kwoty wzrosły, jeśli chodzi o fundację, bo to sponsoring był głównie na fundację, a fundacje z kolei przekazywały dalej. I właśnie problem w tym, że ani spółki, ani nikt poza tym nie był w stanie, bo myśmy nie dostali zgody na sprawdzenie w fundacjach dokładnie wydatkowania tych pieniędzy. My do dziś nie wiemy tak naprawdę, na co fundacje wydały ostatecznie te pieniądze. Mimo, że właśnie w takich kwotach, jeśli chodzi o sponsoring, to chodzi o kwotę prawie 800 milionów. Łącznie. A w przypadku darowizn to jest prawie 810 milionów złotych. Więc to są poważne kwoty i obywatele powinni wiedzieć, na co te kwoty są wydawane. Czyli państwo posiadacie wiedzę, że spółka Skarbu Państwa, ta macierzysta, wydała określoną kwotę na fundację, natomiast tej wiedzy, co fundacja z nią, z tymi pieniędzmi zrobiła, już nie posiadacie. Tej nie posiadamy i mamy nadzieję, że w nowej rzeczywistości będzie można właśnie dokładnie sprawdzić, na co te środki zostały ostatecznie wydane. A w które spółki były kontrolowane, jeżeli chodzi o wydawanie środków na fundację? No, głównie tu chodzi o spółki i fundacje zakładane przez PZU SA, następnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, tam były cztery fundacje, no i właściwie również Polska Fundacja Narodowa, więc tam poszły bardzo duże środki w kwotach powyżej 100 milionów złotych, więc my też do końca nie wiemy, gdzie ostatecznie i w jaki sposób te środki zostały rozdysponowane. A odmówiono państwu dostępu do dokumentów na jakiej podstawie? Udostępniono na zasadzie, że środki, które są przekazywane do fundacji, przestają być środkami publicznymi i stają się środkami prywatnymi, co jest w ogóle absurdem, bo te środki, zgodnie z przepisami obowiązującymi, są środkami publicznymi. Czyli rozumiem, że tutaj też kontrolerzy NIK-u wrócą. Tak jest. Będziemy się starali, żebyśmy również i ten obszar dokładnie sprawdzili. Panie prezesie, wysłał pan wniosek do prokuratora generalnego o objęcie nadzorem spraw zainicjowanych przez NIK-a umarzanych przez prokuratorów, bądź takich, gdzie prokuratura odmawiała wszczęcia postępowania. Czego wniosek dotyczy i jakie sprawy chodzi? No właśnie, panie rektorze, przez ostatnie dwa lata myśmy złożyli ponad 136 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i niestety prokuratura, która była niestety upolityczniona, prawie wszystkie te zawiadomienia umorzyła. A może one były bezpodstawne? Naszym zdaniem tak. Oczywiście w tej sprawie ja wystosowałem specjalne pismo do pana ministra Bodnara, aby dokonano jeszcze sprawdzenia i weryfikacji, czy zasadnie te wszystkie zawiadomienia i postępowania zostały umorzone. Jakieś przykłady może pan podać? No, przykłady to chociażby w kwestii odmowy nam wejścia na kontrolę do Orlenu, czy do fundacji, czy również w pozostałych takich sprawach jak kontrola, która dotyczyła środków ochronnych, zakupu środków ochronnych przez KPRM na COVID-19 za kwotę prawie 500 milionów złotych, gdzie zakupiono respiratory i środki ochronne bez certyfikatów, bez konsultacji również z Ministerstwem Zdrowia, gdzie właściwie wszystkie te zakupy nie zostały w sposób właściwy wykorzystane. Dzisiaj są one w magazynach Agencji Mienia Rezerw Materiałowych i wydatek zupełnie był bezwartościowy. Także tutaj w tej sprawie zostało złożone zawiadomienie i też postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Bardzo poważna sprawa, 500 ponad milionów złotych i w tej sprawie zdaniem prokuratury nic się nie stało.
Ja tylko przypomnę, że to był czas tego COVID-u, to był początek COVID-u, prawda? Sytuacja ekstraordynaryjna i pan prezes się uśmiecha, ale politycy wielokrotnie to powtarzali, że działali w stanie wyższej konieczności, że kupowano to, co było dostępne na rynku, że trwała bezwzględna walka o te maseczki, o sprzęt medyczny i płacono tyle, ile kontrahenci żądali. Panie redaktorze, ale to nie usprawiedliwia naszej odpowiedzialności za to, co robimy. To my działamy w imieniu obywateli i powinniśmy doskonale wiedzieć, co kupujemy i czy to, co kupujemy, się nadaje i można to użytkować. Jeżeli kupujemy narzędzia, sprzęt czy produkty, które nie mają potwierdzenia co do właściwych, co do właściwości zasadnych, no to po prostu wtedy narażamy i obywateli, i Skarb Państwa na straty i na niegospodarność. Dostał pan odpowiedź na swój wniosek? Spotykał się z ministrem Bodnarem? Ja w tej sprawie się spotkałem, przekazałem mu. Pan minister powiedział, że dokonają analizy tych wniosków i podejmą stosowne działania, jeśli się okaże, że rzeczywiście tutaj to zostało bezpodstawnie umorzone. A dużo takich spraw było? To ja powiedziałem, że to jest ponad 130, po 36 zawiadomień. To bardzo dużo. Panie prezesie, CPK, temat, który, czyli Centralny Port Komunikacyjny, temat, który obrósł pewnymi mitami i wzbudza emocje. Z jednej strony słyszymy, że to jest inwestycja, która ma zapewnić Polsce niezależność transportową i pobudzić naszą gospodarkę. Z drugiej strony słyszymy, że 700 urzędników czy pracowników pilnuje łąki i to jest zwykłe Bizancjum. Czy ta potężna inwestycja jest obiektem zainteresowania Izby? Panie redaktorze, myśmy już jedną kontrolę zrobili na przełomie 2020-2021. To wszystko było jeszcze na etapie projektowania i planów. Więc już żeśmy mieli podstawowe zastrzeżenia co do właśnie kosztów, które już wtedy zostały wydane, że te koszty no, w sposób niezasadny w niektórych sytuacjach były zwiększane. Ale najważniejsza rzecz, że już wtedy właśnie z tej naszej kontroli wynikało i to zostało potwierdzone dokumentami, że te opóźnienia w realizacji tak ważnej inwestycji już są w granicach 2-3 lat. A te koszty, o których pan mówi, to są koszta jakiego rzędu i na co przeznaczane? To głównie dotyczyło właśnie zwiększających się kosztów na wynagrodzenia, które naszym zdaniem tutaj no, nie były do końca w pełni zasadne. A będziecie państwo chcieli jeszcze tę kontrolę wznowić teraz po zmianie władzy, czy nie ma już takiej potrzeby? Mamy w planie właśnie w tym roku rozpocząć również kontrolę już właściwie po 3 latach i sprawdzić, jaki stan realizacji tej inwestycji jest na dzień dzisiejszy. I to właśnie w tych wszystkich 3 wymiarach, czyli w inwestycji lotniska, dróg i kolei. A która zdaniem pana jest no, najbardziej... staram się znaleźć odpowiednie określenie, najbardziej budząca największe kontrowersje. No właśnie tutaj trzeba by się zastanowić właśnie nad tymi inwestycjami kolejowymi i drogowymi, czy akurat ten węzeł to powinien się koncentrować w jednym miejscu, czy raczej powinien być, jak niektórzy eksperci twierdzą, na zasadzie trochę innej. Wspomniał pan o, w zasadzie ja wspomniałem o piśmie do ministra Bodnara i o pańskich z nim rozmowach dotyczących tych śledztw, które były umarzane albo w ogóle nie inicjowane. Jak wygląda pańska relacja z nową większością parlamentarną, bo z byłą większością parlamentarną, mówiąc najdelikatniej, relacje pana czy Izby nie były najlepsze? Panie rektorze, no, jest zupełnie inna sytuacja. Chcę powiedzieć, że my nadal tutaj jesteśmy w
tak jak poprzednio, mimo trudności olbrzymich, zachowujemy pełną niezależność jako Najwyższa Izba Kontroli i wynika to z zapisów konstytucyjnych, bronimy tej niezależności, ale widzimy, że dzisiaj właśnie już mamy to, co było trudnością dla pani marszałek Witek, uzupełniony skład kolegium, mamy uzupełnione osoby wchodzące w skład kierownictwa, wiceprezesów, mamy dyrektora generalnego, a przez ostatnie 5 miesięcy właściwie kolegium nie istniało, dlatego że pani marszałek w ogóle odmówiła wyrażania zgody i mianowania na członków kolegium osób, które były wnioskowane przeze mnie. Czyli de facto przez 5 miesięcy nie były publikowane uchwały, raporty, które no, tu były ważne dla obywateli, które pokazywały, w jaki sposób gospodarujemy środkami publicznymi. To była obstrukcja? Absolutnie tak twierdzę, że to było celowe działanie polityczne, aby te raporty nie ujrzały światła dziennego, właśnie między innymi dlatego, że zbliżały się wybory do parlamentu. Panie prezesie, wróćmy jeszcze na chwilę do przeszłości i do trudnych relacji pana z Prawem i Sprawiedliwością. No, był pan ministrem, prawda? To nie kto inny, tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości wybrali pana na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Co się stało? Panie redaktorze, ja przede wszystkim, jak pracowałem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, byłem jedynym bezpartyjnym ministrem, który się zajmował konkretną pracą, mianowicie konsolidacją służb skarbowych i celnych, która ta konsolidacja po reformie, czyli po utworzeniu KAS-u, przyniosła do budżetu ponad 300 miliardów złotych. To były pieniądze, które można było spokojnie wydatkować na programy socjalne i to robiono po to, żeby właśnie zyskać sobie elektorat. W momencie, kiedy ja zostałem prezesem i okazało się, że akurat mam podobne myślenie, że jestem państwowcem i tu będę w sposób absolutnie obiektywny i w pełni niezależny dbał o interes państwa, to stałem się niewygodny dla rządzących i robiono wszystko, aby ustąpił ze stanowiska albo żeby zastąpiono to kimś innym, kto będzie wygodne dla władzy. Okay. Byłem jedną z nielicznych instytucji, która zachowała pełną niezależność i obiektywność w tym, co robi. Dostał pan jakieś polecenie, że ma pan coś kontrolować albo czegoś nie kontrolować? Panie redaktorze, to nie musiałem dostawać polecenie. Wystarczyło po prostu spojrzeć na działania, które zostały wymierzone przeciw mojej osobie, żebym ustąpił z tego stanowiska, bo o to głównie chodziło, żeby NIK stał się kolejnym takim spowolnionym instrumentem w rękach rządzących. Czy pan był podsłuchiwany Pegasusem? Tego nie wiem, ale na pewno innymi tutaj narzędziami byłem podsłuchiwany i to cały czas. A skąd pan to wie? A to wiem z różnych materiałów, które po prostu zostały zebrane w sprawie, która się toczy przeciwko mnie i mojemu synowi. A w jaki sposób był pan podsłuchiwany? No w jaki sposób? No, to są po prostu działania operacyjne i ja uważam, że absolutnie to było bezprawne, tak jak było to zrobione w ostatniej chwili. Ale pan to wie, czy pan się tego domyśla? To ja po prostu wiem, bo po prostu takie materiały zostały upublicznione, więc pochodzą z nielegalnych źródeł, bo podsłuchiwanie pod prezesa Najwyższej Izby Kontroli jest przestępstwem. A wie pan, zakładając, że rzeczywiście był założony ten podsłuch, może on był założony zgodnie z prawem na wniosek prokuratury i klepnięty, mówiąc kolokwialnie, przez sąd? Nie, tak nie było. Wiemy, że cały czas te działania były działaniami bezprawnymi. Był podsłuchiwany pan i rodzina? Tak, niestety, jak się okazało, że tutaj ja stoję twardo na stanowisku, że bronię interesu moich obywateli i państwa, a nie interesów partyjnych, no to zrobiono wszystko, aby tutaj podjąć działania przeciwko mojej rodzinie, a moja rodzina może wywrze wpływ, aby ja ustąpił z tego stanowiska. Panie prezesie, plan pracy na przyszłe miesiące wygląda jak? Mamy zaplanowanych 94 kontrole takich tematów. Głównie dotyczą one sfery właśnie bezpieczeństwa, bo dzisiaj mamy właśnie bardzo poważną sytuację na granicy wschodniej. Jest wojna
rosyjsko-ukraińska, no, również obszar bezpieczeństwa energetycznego. Wiemy, że jeśli chodzi o... A co kontrolujecie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo, no, kontrolujemy właśnie wszystkie plany i działania związane z bezpieczeństwem. No niestety to objęte jest tajemnicą tutaj państwową. To podlega niestety ścisłej tajemnicy tutaj państwowej, więc po prostu takich informacji nie możemy ujawniać. A co ponadto? Ponadto jeszcze wspomniał pan o bezpieczeństwie energetycznym, również służba zdrowia. No, w najbliższym czasie, tak jak powiedziałem, CPK, kontrola specjalna dotycząca NCBR-u. Wiemy, że tam zostały wydane też olbrzymie środki zupełnie z pominięciem prawa, z niegospodarnie. Następnie mamy również kontrolę, która już się praktycznie zakończyła, dotycząca budowy czy przygotowania nowych posterunków policji, czy również przygotowania schronów na wypadek godziny W. No niestety też my tutaj... Mamy schrony w ogóle? No jakieś tam w PRL-u były, no ale przez ostatnie lata praktycznie jak w ogóle... Się, jak się rozmawia z w ogóle... wojskowymi czy z byłymi wojskowymi, to oni się łapią za głowę, że po pierwsze tych schronów jest niewiele, po drugie są w stanie dramatycznie złym, a po trzecie nikt z ludności cywilnej nie ma pojęcia, gdzie jest najbliższy schron w jego okolicy. No właśnie ta kontrola temu służy, żeby właśnie i opinia publiczna i decydenci doskonale, dokładnie się dowiedzieli, jak naprawdę stan w tej materii wygląda. Zakup i remont budynku prokuratury krajowej. O, to też jest, to jest też ważna sprawa. Chcę tu tylko powiedzieć, że remont początkowo był wyliczony na kwotę 18 milionów, a skończył się kwotą 80 milionów. Stwierdziliśmy tutaj daleko... Wartość nieruchomości rośnie, prawda? Ale stwierdziliśmy daleko idącą niegospodarność. Poza przetargami były wykonywane prace. Także w tej sprawie też tutaj złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. A na czym to podejrzenie, na czym to popełnienie przestępstwa? No właśnie na braku właśnie jasnych, transparentnych reguł dotyczących przetargów. No i mamy do czynienia, z, tak jak powiedziałem, z daleko idącą niegospodarnością. A każda niegospodarność podlega właśnie tutaj podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Panie prezesie, to jeszcze na koniec... Trochę o to pytałem, o te relacje z nową władzą. Uzupełniliście państwo kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Czy będzie pan patrzył nowej władzy na ręce równie ostro i sumiennie, jak robił to pan poprzedniej władzy, czy tu będzie zastosowana taryfa ulgowa, bo nie będą panu podsłuchów zakładali i tak dalej? Panie redaktorze, nie ma żadnej taryfy ulgowej. My jesteśmy organem konstytucyjnym, niezależnym. Taka jest nasza rola i rola naszych kontrolerów. Będę tego pilnował i patrzył na ręce każdej władzy, niezależnie kto ją sprawuje. A w interesie władzy jest właśnie, aby poprzez nasze raporty oni się dowiadywali, jakie są nieprawidłowości, by po prostu naprawiać sytuację i w sposób właściwy, oszczędny, tak jak mówi to artykuł 44 ustawy o finansach publicznych, te środki były wydawane. Naszym zadaniem poprzez kontrolę, które prowadzimy, jest, abyśmy wpływali na ulepszanie funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.